Kurze, oczywiście idziemy z telefonami telefonicznymi. I co, pierwszy telefon telefoniczny, WSK 125. Dzwonię, nie mam pomysłu, ale dzwonię. Kurwa, jaja spędzą. Czekajcie. Zaraz trzeba dostosować tu ekran. Kurwa mać, WSK. Jak tu dostosować? Jak to dostosować? Gandhi, 5 zł. No? Dawaj telefon, że ktoś coś znalazł albo zgubił. Halo, dobry wieczór. No nie wiem, no słyszy pan? No słyszę, słucham. No co, no słucham, no. Dzwonię w sprawie WSK 125. Której? No 125 WSK, no jak której? Pan wystawi na Oliksie, pan się pyta, której? Pana. No? Grzecznie, bo jest kurwa dwa motory i nie wiem, którą. Czarna, ciemna, o. Co? Czemu tak? A czemu? To ja źle powiedziałem coś? Czekajcie, no nie wiem. No halo. W sprawie tej czarnej WS-ki. 125 czarna. No jest, no to jest czarna WS-ka. No i o to chodzi. A pan od razu obraża. Nie, no nie obrażam się, tylko pytam się normalnie o który. Który? A pan pytał, wystawił pan na ulicy, nie wie pan który, więc wystawiłem dwie i nie wiem który. No 125 czarna. No to jest. Jest. To chcę, ale powiem pan tak. Interesuje mnie tak, o, to jest pana właścicielstwo, pan tym jakby jeździł i użytkował? 5 złotych. Złożysz życzenia urodzinowe do Wiktora. Pan chce kupić, czy coś pan mnie kurwa przesłuchiwać? Chcę kupić. Mnie to zaczyna wkurwiać. Chcę kupić, ale muszę wiedzieć jakby historię tego motora, żeby nie kupić kota w worku tak zwanego, tak? A skąd ja wiem historię i skąd ja wiem jak kota w worku? Nie wiem o co panu chodzi. No nie, po prostu rozumiem. Pan jeździł tym motorem, czy to od kogoś jest jakby? To jest od kogoś motocykl. A, czyli pan go nie użytkował, nie? Nie. No, ale pali, odpala i tak dalej, wszystko działa? Nie, proszę pana, piszę tam. A, dobra, bo widzę, że uszkodzony numer silnika, to widzę. Motor, panie kochany. No, widzę. Motor, panie kochany. Trafon, 5 złotych. Jest. Motor, jak byłeś młody, byłeś to kurwa przez 18 lat może, a może mniej. Nawet nie wiem, czy jest świeca, kopnikiem ruszy, a tak to widać, co jest na zdjęciach, nie? Mm. Ale mam do pana jedną prośbę, tak? Tak. Żeby też pan się nie obrażał, no. Proszę trochę jakby pan się kulturalnie do mnie zwracał przez telefon, bo słyszę, że pan rozmawia jak jakiś tam, nie wiem, jakby, no przeklina pan jakiś bluz. Nie, no ja normalnie rozmawiam, tylko się pytam pana od samego początku, który włoski? No czarny. Proszę pana, trzeci raz panu tłumaczę. Trzeci raz, kurwa, mówię panu, powtarzam. Czarna WSK 125, czarna. I jak mam panu inaczej to wytłumaczyć? Do chuja. No to jest, patrzę na nią i jest. No. Zaczynaj ten stream o 19, żeby się wygadać. Nie wiem, nie wiem, czy historię nie znam, historię. Jeżeli pan odpowiada, to tak, bo tu ja stoję i proszę, a ja o historii nie napiszę do niej. No dobra, bo nie znam. Proszę powiedzieć tak, chociaż pan się, a nie, bo pan się nim przyjechał, bo silnik nie działa. No dobra, ale dlaczego na przykład taka cena wygórowana 6100 zł? No bo to nie jest za tanio, tak? Mhm. Tak? No słucham. No, a to co to ma do rzeczy? No nie, no cena 6000 zł sam nie odpala WSK. Skąd taka cena? No, to jest mój motocykl i moja cena. Ja mogę napisać 20 000. Ale ja chcę, żeby pan się tłumaczył teraz, dlaczego 6000? O to chodzi. Ale nie przed panem. Na przed kim, no. No chyba to, ja chcę kupić, tak? Tłumaczyć to się mogę przed żoną, przed dzieckiem swoim, ale nie przed panem. Ale ja jestem kupującym, ja jestem kontrahentem i ja proszę, żeby pan mi się tłumaczył w tym momencie, dlaczego tak wygórowana cena. Nie. Proszę pana. Życzę dobry i spokojny. Ja już jestem wkurwiony na pana w tym momencie. Ja już najchętniej bym panu naubliżał. Ale. To proszę naubliżać, a ja życzę panu dobrej nocy, spokojnej, miłego. Ma pan szczęście, że jestem trzeźwy i jestem kulturalny. No to trzeba wypić coś. Już bym pana ostro pojechał. Wie pan za co? Wie pan za co? O, wie pan za co? Wie pan za co? Wie pan za co? Halo?
Kurde, się rozłączę, poczekaj. Znaczy ja się rozłączyłem. Wypierdalku mamuta, masz pozycję. Jajecznicę bym nie mu gotował. Bez kitu, ej. Jajecznicę by tam kurwa nagotował w tym kasku. Laki. Siema, Machon, zrób dzisiaj tornado z piwa. Da się? Nigdy nie robiłem, boję się. Nie wiem, ty. Afera piwowarska. No nie wiem, czy taki tornado z piwska. Trochę się cykam. No może później, no nie wiem, na razie jest... Wiesz. Kurde, szkoda, że ten kask nie odbiera. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie kasku motocyklowy. Zgadza się. Proszę mi powiedzieć tak, interesuje mnie... No, bo nie wiem, bo to jest... no stary chyba jakiś kask, tak? Dokładnie tak, no to jest PRL. Tak, i właśnie chciałem się zapytać, czy to, no nie wiem, na przykład, być szczerym z panem, no to dobra, no to będę szczery, bo to i tak, no czy na przykład, jakby tam łeb pan wsadził, jajecznicę by tam ugotował, coś tego. Jeszcze raz. Nie, chodzi o to, czy na przykład, poczekaj pan chwilę, ja podejdę do okna. Widzowie, piszcie, zmutowałem go szybko. Piszcie, co ja wcześniej mówiłem oprócz jajecznicy z tym kaskiem? Szybko, bo zapomniałem, wyleciało mi z głowy. No piszcie szybko, widzowie, no. Bo zapomniałem, bo ten, że jajecznicę i coś wcześniej, no. Co tam, co szybko, bo mi wyleciało z głowy, miałem to powiedzieć. Że jajecznicę w kasku, ale coś innego jeszcze wcześniej mówiłem. Piszcie szybko, widzowie, no. Zapomniałem, bo się rozłączy zaraz. Frank Tama, 4,55 zł. No, siema, Machon, kiedy robisz przeszczep. Już jestem. Mhm. Słyszy mnie pan teraz? Tak, słyszę pana. Ja dzwonię No, nieważne, no, po prostu chciałem kupić... Mamy stawiony kask na Oliksie, tak, tam jest za 100 tak. Złotych, jest w PRL-u, jest używany. Tak, i właśnie ja bym chciał go kupić, bo jakby zaczynam grać z synem w bejsbola amerykańskiego i proszę mi powiedzieć, czy on będzie się nadawał właśnie do bejsbola. No, powiem panu szczerze, że raczej widzę, że nie wytrzyma, ale nie gwarantuję panu, że on pasuje, bo się na tym nie znam. A ma pan może takie dwie sztuki takiego kasku? Świeczka nie, tylko jeden. Ostatni, jaki mi został. Zapytaj się, czy ten kask nada się jako nocnik dla dziecka. Dobra, no to nawet jakby się nie nadał na ten futbol amerykański tak zwany, to na przykład jakby to w najgorszej jakby możliwości, czy pan by nie był zły, jakbyśmy go kupili nawet, żeby nawet na nocnik dla dzieciaka go wziąć? Czy pan, jak dla mnie, to pan może nim nawet w kosmos lecieć. Tego mi pan tylko za niego zapłacił. No ale no dobra, zapłacę za niego, na pewno nie 100 zł, tak? A no to w takim razie niestety się nie dowiadam. No to musimy pohandlować, na pewno nie 100 zł, proponuję, no nie wiem. No 60. Nie, maksymalnie mogę panu zrobić przesyłkę do paczkomatu w cenie. No nie, no 100 zł panu i tak nikt nie da za to gówno, tak? Wie pan co, to jest kwestia sporna i ja twierdzę, że na pewno jestem o to spokojny czasowo. Także jak pan jest zainteresowany, to może, to mogę panu lepiej zrobić, pan mi płaci 90 i 12 za przesyłkę. Do paczkomatu. Ile? 90 za kask i 12 za przesyłkę do paczkomatu. To może zróbmy tak, bo ja akurat do pana mam w miarę blisko. To zróbmy tak. Pan nie będzie wysyłał, nie będzie go wysyłał. Ja przyjadę odebrać go osobiście, ale od razu, jak przyjadę, żeby go przetestować, robimy w nim jajecznicę na miejscu. Dobrze, proszę pana, jak najbardziej, proszę pana, jestem jak najbardziej zdecydowany, a z pianki, która zostanie, wyłożymy dziury w drogach. Ja jestem jak najbardziej zdecydowany, powiem panu. Ale przekonał mnie pan. Ale tylko, że niestety nie mam teraz czasu za bardzo rozmawiać, bo się troszkę śpieszę. Pan zadzwoni w nieparzysty pierwszy piątek następnego miesiąca albo takiego, gdzie będzie piątek nieparzystą. I jak najbardziej dobrze, to dogadamy. Dzięki. Kurwa, co on pierdolił na końcu? No nie, no widzę, przesadzi w tym momencie. Trzeba dzwonić dalej, tylko muszę... No. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie rowera ogłoszeniowego. Tak. Pan wystawił koło do roweru 28 na ten. Tak. I właśnie chciałem się dowiedzieć, czy przednie opony, czy tylne?
Nie rozumiem, jak przednie opony? No koło jest... do roweru to jest przednie. A to jest właśnie do przodu czy do tyłu? Przednie koło do roweru, 28. Ale do przodu 28, czy do... 28, tak, to przednie. A właśnie, a na przykład jak ja te przednie kupił do tyłu, to by działało? Nie, nie, do tyłu nie, pani, bo do tyłu to trzeba... Nie. A czemu nie? Skoro w rowerze są dwa takie same koła. Tak samo jak do przodu i do tyłu. Nie, w tej lewej jest zębatka. A po co? No łańcuch, żeby naciągał. A to nie można na to koło nałożyć normalnie zębatki czy coś? Nie. A ona ma dużo powietrza, jest napompowane całe, czy nie? To koło 20? No, napompowane. A nie ma pan do kompletu tylnego? Nie mam tylnego. Tylne mam, ale do 26 cali. Nie, no to wolałbym te większe, bo ja jestem cyrkowcem, pracuję w cyrku i chcę udawać, jak to się nazywa, wie pan ten, co jeździ na jednym kole na siodełku? Mhm. Jak to się nazywa, ten pantonim? Klaun. No. Klaun. No właśnie chcę być takim... A pan żartuje sobie ze mnie. Nie, dopiero ćwiczę, ja dopiero jestem po szkole i tak sobie mam taką jakby pasję. Chcę być takim klaunem, właśnie jeździć na jednym kole. I właśnie nie wiem, czy jest różnica, czy to będzie koło przednie, czy tylne, o tak o. Nie, to musi być tylne. Jak chce jeździć klaunistycznie, tak hobbystycznie? Tak, mhm. A to czym się różni właśnie? Bo może pan wie, ja sam nawet się nie doczytałem jeszcze. Wie pan, bo tam jest zębatka, no bo pan musi czymś napędzać je, nie? A jak? Ja w ogóle nie wiem jak, nie, ale powiem panu szczerze, że ja w cyrku, to ja nie wiem jak oni mają to koło. Czy tylko pedały przy tym kole, no ja chcę właśnie pedałować z tym kołem. Wiem, tylko to też nie wiem, to chyba tam są pedały, to nie, to takie koło, to nie wiem, to może tam, może... Ale też proszę nie, proszę też nie obrażać, tak, bo w cyrku nie są... Nie. Nie pedały, w cyrku nie są pedały, tylko normalni ludzie, ten, a tu to pan coś, ten, nie wiem, nie, w ogóle takie słownictwo mi się też nie podoba, chodzi o to, że ja chcę być cyrkowcem, o. No ja pana rozumiem, tylko ja mówię o pedałach takich, no przy rowerze są pedały, nie? No, ale no tak, no. No to ja o takich mówię, pedałach. No to rozumiem o co chodzi, bo tak wie pan, niejednoznacznie to zabrzmiało. No nie, no to o takie chodzi, że pan musi czymś obracać to koło, nie? No tak, no. Ale właśnie się dowiaduję, bo chcę sobie chociaż poćwiczyć na razie gdzieś na podwórku i tak, żeby zobaczyć, jak to działa, nie? Mhm. No niestety, no. Powiem pan tak. A jakby na przykład przyjechał do pana, bo ja akurat tu mam niedaleko, jakby na przykład u pana potrenował sobie na podwórku, wynajmowałbym to koło na przykład za 20 zł dziennie? Nie, pani, to u mnie nie, bo ja mieszkam w domu wielorodzinnym. Rozumiem. W bloku po prostu. Rozumiem. No nie wiem, no. A na przykład jakby powietrze zeszło z tego koła, to normalnie gębą mógłbym je napompować, czy trzeba pompkę mieć? Pewnie, jasne. Bo muszę właśnie wiedzieć takie rzeczy, bo w sumie rowerem nigdy też nie jeździłem, to takie głupie pytanie, ale muszę wiedzieć. Tak. To można normalnie gębą napompować, że wentyl wsadzić do ryja i dmuchać, czy to ciśnienie jest za duże? No jak pan ma takie duże płuca, to może pan dmuchać. No bo, nie wiem, bo jak ciśnienie jest duże, to może być ciężko, dlatego wolałbym, żeby wiedzieć od razu, nie? Bo... Nie, jak ciśnienie właśnie przy rowerze, w ogóle, czy w samochodzie, we wszystkim musi być duże ciśnienie, wtedy się lżej jedzie, nie? No tak. No a jak będzie mało, to pan nie ujedzie, nie? Bo wie pan, ciężko jest. A na przykład takie ostatnie już pytanie może, bo też nie chcę pana zamęczać tutaj. Nie zamęczę mnie pan. Ma pan może, wie pan może, jaki przebieg ma ta opona? Nie wiem. A nie może się pan jakoś dowiedzieć? Ale to nie jest ważne, wie pan, to już jest takie pytanie, nie wiem. To nie ma nic do rzeczy. Bo mi tu dziewczyna podpowiada, że
Zapytaj się o przebieg, no to nie wiem. A niech to panu powie o przebiegu. To już takie jest, wie pan, chwyt poniżej tego. A. No, czyli pan mnie ma za debila, no wiem, bo takie debilne pytania. To... Nie, nie, ja pana nie mam. Nie, może panu nie ma, nie wiem, ale to... Ale fajnie mi się z panem rozmawia. Nie, proszę pana, ja powiem panu tak. Ja mam takie głupie pytania. Po prostu ja muszę takie rzeczy wiedzieć, bo ja nigdy nie miałem rowera fizycznie. Hege, 10 zł. Nigdy pan nie jeździł na rowerze. Za ten tekst no. Zechcesz zacząć w cyrku pracować ja muszę takie... jako antonim na rowerze Kozak X Pozdromachon. No to fajnie. Proszę pana, chcę zostać cyrkowcem, bo ludzie mówią, że się do tego nadaje i tak szukałem właśnie jakichś zwierząt. No, no jak tak z rozmowy, to się pan nadaje do, na klauna do cyrku. To już z rozmowy to panu daje 6 punktów. Aha, no, ale tylko z rozmowy na razie. Aha, no widzi pan, no, ale jeszcze do tego dołożę rowerek. Też jakieś wykłady będę dawał. No i... No, jasne. I może będzie taki prawdziwy klaun, jak to mówią, klaun zakochany klaun. On ma takie miętkie serce. Tak. No. Ale nie, wie pan, my tu mi żona cały czas podpowiada, spyta się o ten przebieg. Ja nie wiem. No to żona czy dziewczyna? Pan raz mówi żona, raz dziewczyna. A co za różnica w tych czasach, czy żona, czy dziewczyna? Dla bezpieczeństwa mówię żona. Aha. Dobra, dam żonę do telefonu, niech pan się dopytał, nie będzie mi tu podpowiadał. Chyba, że pan się boi mojej żony, tak? No to przy ona mi przez telefon nic nie zrobi. No właśnie, to niech powie o tym klaunie. No. Czy się nadaje na klauna, czy nie? Dobrze. Chodź, szmato. Słucham. Dzień dobry pani. Dobry wieczór raczej. Dobry wieczór. Halo. Tak, słucham. Halo. No, halo. Mąż się pyta, czy się nadaje on na klauna. Halo. No halo, no. No halo, no bo nie wiem już sam, bo pan chciał żonę, a teraz nic pan nie mówi. No ja mówię, tylko żona nie mówi nic. Nie, no żona mówi, że pana słyszała, a pan się, a pan się nie odzywał. Znaczy, że... Jak to? No cały czas mówię. Mówię halo, halo, ona tylko halo raz powiedziała takim cichym głosem i koniec. Poczekaj pan chwilę. Ej, chodź na chwilę, no jest pan, jak coś to powiedz i spytaj się, bo... Pan pomyśli, że jestem jakiś walnięty albo coś. Chodź, podejdź. No, no to zostaw. Halo. No, słyszy pan już mówię do niej, żeby przyszła. No bo nie, bo pan pomyśli, że... Bo pan pomyśli sobie, że jestem jakimś idiotą albo coś. Nie, no ja tak sobie nie myślę. No poczekaj, no chodź tu, no. Powiedz panu, czy nadaje się na klauna, czy nie. Ja tam chcę trenować, chcę to kupić, a ty też odwalasz. No już idzie. Chodź. Już idzie, daj, już chwila, już idzie. Dobrze. No. Halo. Idzie, już idzie. Już idzie. Daleko jest. Nie no, w kuchni coś tam ciasto piecze, musi... Słucham. No, dobry wieczór pani, co się pani chciała dowiedzieć? O, to chyba pomyłka. Proszę? Chyba pomyłka. Jaka pomyłka? No, chyba się pan pomylił z numerem. Do kogo pan chciał zadzwonić? To nie ja dzwonię, to mąż pani dzwoni do mnie. A proszę powiedzieć nazwisko. A proszę powiedzieć nazwisko. No ale proszę pani, to jest RODO obowiązuje. Ale to nie męża nazwisko. Ja chcę wiedzieć, czy... Nie, ale ja nie wiem, on się nie przedstawił. A w jakiej sprawie dzwonił? W sprawie chce się do cyrku na klauna przyjąć. Halo? No nie wiem, no... No nie wiem, no żona w szoku jest, no, no nie wiem. No. Halo? No halo, no. No halo, no halo. Nie, no halo, no ja pana słyszę. No nie, ja, żona się pyta, kto, po co ja dzwonię do niej. Ja do niej nie dzwonię, pan do mnie pyta się o pana
Jak się pan nazywa? No. Skąd ja wiem, jak się pan nazywa? No i ona pomyślała sobie, że to pan właśnie żartuje, że pan jest tym klanem. Aha. Dobra, no to nic, to kończymy, panie, no to nic. Do cyrku się pan nadaje. Nie no, przepraszam, ale naprawdę, no to żona teraz się pogubiła w tym momencie, wie pan, o co chodzi. No, no, no nic, no ale dobrze, mówię, że pan się do cyrku nadaje faktycznie, no. No to... Rozbawił mnie pan fajnie. Cieszę się. A jeszcze jakby na koniec mógł pan ocenić mecz Polska-Anglia. Tak dwa słowa. No. Bardzo mi się podobał. Kto strzelił gola? Dla Anglii? No dla Anglii i Polski. A dla Polski? Szymański. O! Tu dla pana wielki szacunek, że pan w tym wieku zna nazwiska piłkarzy zagranicznych. Harry Kane jeszcze pan po angielsku mówi. Gra... Naprawdę jeszcze no. się nie spodziewałem. No, widzi pan. A co do tego cyrkowca i klauna, to pan trafi, bo ja jestem klaunem w internecie, cyrkowcem, po prostu ja sobie jaja robię tak o, ale dzięki za rozmowę, no, no. Bo pan fajnie sobie pogadał ze mną. No, widzi pan, no to fajnie. No, i kibicujemy Polakom, jak będą teraz grali z San Marino. Mam nadzieję, że nie dostaniemy znowu z 5 do jaja. Nie, nie, wygramy. Dobra, to dzięki i pozdrawiam pana. Ja też pana pozdrawiam. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc. Myślę, widzowie, nowego kolegę zyskałem, kibica, Harry Kane, pierdolono gola. A w zazdrości? No. Ty, mi się śmiać chciało, ty. Wiecie, kiedy mi najbardziej się śmiać chciało? Zaraz wam powiem, o co chodzi. Zatem po to? Osypnik konny? A co to kurwa jest? Poczekaj chwilę. Wiecie co mi się chciało śmiać? Jak on powiedział, jak nie, jak ta babka podniosła telefon, mówi, że kurwa dokładnie pamiętam, bym musiał shota zobaczyć z tego, ale coś było w stylu, że pani mąż do mnie dzwonił, że chce być klaunem w cyrku, coś takiego. Ja pierdolę. Nie mogłem już tak. Ciężko było, ale jest ud. Śmiać mi się chciało prosto. Kup mu koło, ja pierdolę. Koło za... ale przednie za 50 zł? Dzwon do tej typiarni też się może dzwonić. Dobry wieczór. Ja dzwonię w sprawie wynajęcia Świętego Mikołaja. Tak? Ogłoszenie jeszcze aktualne? No tak, tylko pytanie na który dzień? To będzie za tydzień w sobotę, wie pan? To będzie 18... Za tydzień w sobotę? Tak, 18 września to jest. Mikołaja, za tydzień w sobotę? No tak, no. No dobra, gdzie? Właśnie pan, jaki ma pan jakby tam najbardziej ten, jak to się nazywa, no, że gdzie pan najdalej może dojechać? No, gdzie trzeba dojechać, tak powiem. Nie wiem, pan tu, nie wiem, czy pan kojarzy Mateusza Borka, ja jestem z Dębicy, tam gdzie ten dziennikarz. I widzę, że pan ma wpisaną też Dębicę, ale nie wiem, czy to jest akurat ta Dębica. Tak, że się koło 100 mil, jak ta Dębica to 100 mil, no to... To tak, no. No. A, no to dobra. To ja w zasadzie z Dubziny bardziej. Aha. Pizzy, ale tak, no. No dobra, no to powiem pan tak, czy miałby pan wtedy czas? Mateusz Stroszek, 5 zł. Moment, sprawdzę w kalendarzu, dobra? Dobra. Bo ja w zasadzie mam firmę animacyjną i to przy okazji tak jestem Mikołaj. I to wystawiłem ogłoszenie, ale na grudzień, jak wrzesień. To była okazja. Już okazja, już pan mówię. Ja jestem organizatorem wieczoru panińskiego mojej siostry, co ja mówię. No i właśnie poszukałem Mikołaja, no, który wiadomo, tam będzie siedział, pił z nimi tam wódkę, piwko, nieważne i tak dalej, no. Okej, okay, już sprawdzę, dobra? Sekundę. No. Halo?
No, halo, tak, halo. W zasadzie byśmy mieli. Ja mam termin wolny. Mhm. I to pan by wtedy występował? Czy to jest jakiś pracownik? No raczej ja. Mhm. Chodzi, żeby dogadać szczegóły, tak? Że w sensie, bo to wiadomo, tam będą same kobitki, ale chodzi o to na przykład, czy mógłby pan zrobić jakieś show w stylu, że nie, że na przykład pan ściągnie spodnie, że pan w bokserkach tam dupą pokręci? Nie, nie. A nawet za jakąś tam dopłatą? Muszę ewentualnie zapytać znajomego, czy jakbym mu pożyczył strój, to by to zrobił, dobra? To jest sposób. Ja mam żonę, wie pan, ja... Żona no myślę, by się nie ucieszyła. No nie chodzi o to, żeby od razu tam penisa pokazywać, czy coś, ale że wie pan, że ja tam... Rozumiem. Żeby tam pan no dobra. Dupką pokręcił. Przedyskutuję to z żoną i ten, i... To poda pan małżonkę do telefonu, ja akurat mam dar przekonywania, mogę się dogadać z małżonką, na pewno się zgodzi. No poda pan, co pan ma do stracenia? Poda pan małżonkę. No nie, pan, no nie, pan się nie boi, no poda pan do telefonu, ja naprawdę zagadam dobrze. Halo? Halo, ja szybko wytłumaczę pani, o co chodzi, bo... Ja organizuję wieczór kawalerski dla swojej siostry za tydzień w sobotę i potrzebujemy Mikołaja na tym wieczorze, który będzie tam pił wódkę czy piwko z tymi dziewczynami. Taką abstrakcję chcemy zrobić. Chodzi o to, bo mąż się wstydzi przyznać, czy by to zrobił, żeby na przykład za dopłatą, żeby tam na przykład mąż ściągnął spodnie, gacie i tam zaczął twerkować i go taką dupą taką w gaciach, wie pani, o co chodzi. Znaczy chodzi nie, że gołą dupą, tylko tak, żeby w samych bokserkach jajami tak świecił, wie pani. No. Dobra, to damy jeszcze znać, dobra? Bo nie wiem, czy to mąż czy coś, ale się przestraszył, że nie wie, co na to moja żona. Ja mówię, że to przecież wszystko da radę załatwić, tak? No. Nie, no to zobaczymy, czy ty po prostu on będzie, czy... No to damy po prostu znać, myślę, że jutro już odpowiemy na 100%. No nie, no to... No dobra, ja mogę jutro zadzwonić, tylko mówię, żeby tam pani nie była zła na chłopaka, bo to jest też jest prasa, tak? To tam przy nie, wiadomo, że nikt nie będzie nikogo tam gwałcił, tylko żeby był show. No rozumiem. Ale to sobie mam tak pierwszy raz, dlatego mówię tak... A za przeproszeniem ile lat ma małżonek? 30. A szczupły czy gruby? Szczupły. A, no to właśnie, co tym bardziej by się nadawało, właśnie, żeby tam zakręcić tam pośladkiem czy coś? No to dużo, on zakłada brzuch, tak. Ja mówię, to takie kucherko, a tu taki brzuch, bo to wtedy nie będzie pasować, no ale chodzi o to, żeby dziewczyny miały radochę, tam klepnąć go w dupę, pani by chyba zazdrosna nie była, jakby dziewczyny go tam klepnęły. Myślę, że mamy jakiś tam staż małżeństwa, tak. No ale damy znać, no, damy jutro znać. Tu sobie mąż po prostu może zaćwiczyć ten numer i damy znać, czy no już on będzie chciał, czy po prostu, czy będziemy mieć kogoś, to jeszcze się po prostu w noc zastanowimy. Dobrze? No dobra, no. Będę kusił pieniędzmi. Oj, będę kusił! Tak? Oj, będę kusił! Mam siostrzyczkę tylko jedną, muszę jej wyprawić zajebistą imprezę. No to zobaczymy. No to będziemy w kontakcie ktoś jutro, dobrze? Dobrze. Jutro przedzwonię. Dobrze, no to do usłyszenia. Do usłyszenia. Do widzenia. Kurwa, jak to mówiłem, tą sekwencję też mi się głupio zrobiła. Ja pierdolę. I pan Paweł, no, dziękuję. Dobry wieczór. Kamerzysta. Dozwonię się do Disc Jockeya. Dzisiaj wypuścili mnie po rozprawie i jestem na wolności i nic mi już nie szukam, grozi, uśmiechnięta buźka. Jakby oprawy muzycznej na imprezę za tydzień dokładnie w sobotę. O nie. Akurat we wrześniu już nie biorę żadnych imprez, bo żona rodzi, więc no nie wiem, nie znam dnia ani godziny. A nie chciałbym, tam przed imprezą powiedzieć, że no nie ma opcji, nie? A na przykład jakby żonę pan zabrał na salę, tam gdzie im będzie impreza? Nie.
Nie, nie, nie. Żona, dziecko, no nie, nie, nie. Bo w razie co akurat, ty... Akurat we wrześniu... Ja, moje... ja rozumiem, to nie, akurat we wrześniu... Nie, no akurat we wrześniu nie biorę żadnych dzieci. No bo jak coś tam mogę załatwić, po prostu łóżko jakieś czy cokolwiek, żeby, wie, że pan mógł dotrzeć. Wielkopolskim, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, no, ja rozumiem, szeroko ale... uśmiechnięta twarz no, o roześmianych nie, 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 oczach. Ewentualnie zapytam znajomego, on też jest DJ-em, czy ma wolny termin za tydzień, tak? Za tydzień, tak. Okej, dobra, ewentualnie jeżeli jest taka opcja, to ja dam mu do pana numer i ewentualnie się on z panem skontaktuje. Mhm. No dobra, no trudno. Tak? Mhm. Okej, dobra. To ja tam podam numer do pana i tak, on się z panem skontaktuje. No dobra. Dobra, dobra. To dziękuję bardzo. Okiem niemałymi, tak? Konkret. Już pani, proszę konkret. No już mówię pani, bo widzę, że pani zajęta jest. Tak o, wczoraj... z czwartku na piątek. Pani numer mi się wyświetlił w późnych godzinach nocnych i teraz właśnie odzwaniam. Pani podnosi słuchawkę, dlatego chciałem się dowiedzieć, czy to pani zadzwoniła do mnie specjalnie, czy może pani przez przypadek wcisnęła mój numer, czy może wirus w telefonie. No bo, no nie wiem właśnie, dlatego dziwne to jest dla mnie, no. Słucham. Wie pan co, dla mnie też jest dziwne, bo... Poczekaj pani. Koniec, wyświetliło mi się podejrzenie, że panu jestem córką, kąpielą i przez przypadek zamiast wyłączyć, odebrałam. Wyświetliło mi się podejrzenie z panu, także nie wiem, czy macie taką jakąś, że pan po prostu tak nawija, bo musi tak nawijać. Jeżeli tak jest, to dziękuję ale bardzo, do raz, widzenia. Bo to pani się ja za chwilę to blokuję. Ja za chwilę ale pani blokuję się wyświetli mój numer, numeru... czy... ale nie, bo nie zrozumiałem. Nie, pani... wyświetliło mi się podejrzenie spamu od pana. Z mojego numeru? Tak, od pana z numeru wyświetliło mi się podejrzenie spamu i przez przypadek odebrałam, tak jak mówię, jestem z córką pod prysznicem. Proszę udowodnić, proszę włączyć prysznic. A, dobrze, przepraszam. Pan... Przepraszam, słyszę. No. Dobra, bo no. Nie, no bo ja myślałem, że to pani... Nie. Nie, wie pan co, podejrzenie spamu od pana z numeru mi się wyświetliło, także zakończymy rozmowę, bo nie mam zamiaru kontynuować. Nie, może pan ma jakąś taką nawijkę w pracy, że tam pan tak musi. Nie, ja nie mam... Ale proszę pani, ja nie jestem teraz w pracy, tylko po prostu ja jestem prywatnym użytkownikiem telefonu i pani... Nie, mnie od pana wyświetliło się na czerwono podejrzenie spamu i tak jak mówię, przez przypadek zamiast rozłączyć i zablokować od razu numer, to go... No tak jak mówię, córka pod prysznicem. Proszę pani, ale pani się nie, teraz nie zasłania córką pod prysznicem. Ja dostałem od pani wczoraj jakby dzwonka, strzałka z tego numeru i odzwaniam. Pani podnosi słuchawki, jeszcze pani mnie obraża, tak? No to się nie obrażamy, pan się nie obraża, ja się nie obrażam. Od pana mi, tak jak mówię, od pana mi wyszło podejrzenie spamu. Także jeżeli pan dostał ode mnie... Jeżeli pan dostał to samo, to po prostu coś na sieci, są jakieś numery, tak. To jest teraz często nie wiem. I tyle. Nie wiem. Także dobra, do widzenia. No dobra, dziękujemy. Ja od pana numer od razu blokuję, jako od pana, pan ja robi to samo i nie ma problemu. Ja panią też blokuję, za to, że pani do mnie dzwoniła wczoraj. Mhm, dobrze, no, do widzenia. Do widzenia. Czemu matka więc za plus? No nie każda ten... No. No, dzwonię, żeby się dowiedzieć, o co chodzi, bo wczoraj pani numer mi się wyświetlił w późnych godzinach nocnych. Niemożliwe. Proszę panią, pani mówi niemożliwe, pani mnie zbywa, a ja słyszę, znaczy ja wczoraj widziałem i zdobyłem się na odwagę, żeby dzisiaj zadzwonić, tak? Więc chciałem się dowiedzieć. O który w nocy? Jak ja jestem teraz nad morzem i... To niemożliwe, ja mam telefon w nocy wyłączony. Skoro pani jest nad morzem, poproszę, żeby pani dała słuchawkę tam, żeby szum morza było słychać, żeby nie było, że pani kłamie. Pan chyba jest porąbany, ja już teraz jestem w pokoju. Sama czy z kimś? A co to ważne? Z mężem. No to proszę męża do telefonu, żeby miała pani alibi, tak? Ale do czego? No, że to pani do mnie wczoraj nie dzwoniła, bo mi się ten numer wyświetlił, dlatego odzwaniam, zapytać się dlaczego. No, ale co to jakaś przestępstwo, że się do pana wyświetlił? A może... Coś mi pan to pierwszy zapewne, no czyli mam telefon wyłączony całkiem. Nie, no chodzi o to, że po prostu ja 6 rano mam pobudkę do pracy
a tu gdzieś trzecia, czwarta nad ranem dostałem sygnał z tego numeru i to jest dla mnie dziwne, że ja wybudzam się Natalii, ze snu, tak? 10 złotych. Pozdrawiam nie, Mateusza S., z którym jaki świetnie numer? Spędziłam dzisiaj no, pa, czas. Nie, po pożegnaniu czuję niedosyt, buziaczki, ale ja nie mówię, jutro. No wiecie pani, pani od razu się denerwuje, a ja nie mówię, że to pani dzwoniła, tylko może przez przypadek pani wcisnęła albo... Albo zwirusowali panu, pani... Nie, bo telefon tu mam na tym, na stole. O. Proszę panią. Nie. Zróbmy tak, jako że pani nie wierzy w to, co pani mówi, poproszę męża do telefonu, tak? Zobaczymy, co zaśpiewa. Wie pan co? Daj mi pan święty spokój. Ja jestem poważnym człowiekiem i ja nie... Ja też! Proszę panią. I tyle. Ja dobranoc. Ja też chciałem się wyspać Kurde, szkoda, że mąż do telefonu nie wleciał. Czekajcie, ja muszę pretensje zrobić udane. Dobry wieczór. Powiem tak, chciałem kupić ogłoszenie, znaczy pan wstawił telewizor Sony Brawia na Olixie. No powiem panu tak, no nie będę ukłamywał. Jestem napalony jak komornik na szafę na ten telewizor. 300 zł pan chce za ten telewizor. Tak? Dobrze, tylko proszę powiedzieć, bo ma pan do niego dekoder? Będzie go pan używał? Proszę pana, ja mam dekoder, mam antenę, mam wszystko, tak? Chodzi mi o sam telewizor, o sam jakby to, co pan wystawia na Olixie, to chcę kupić, tak? No nie rozumiem, bo to jest dekoder, tak? Żebyście Ma pan dekoder? Tak, mam dekoder, mam wszystko, chcę kupić ten telewizor. Dobrze. Możemy się na 200 zł. Proszę być tak, tam wszystko z nim w porządku, on jest dupą czy bez dupy, bo na tym zdjęciu z takiego nie ma 3D. To tam dupa jest chyba, ale taka mała, tak? To nie są takie stare telewizory z dupą, tak. To już takie bardziej LCD czy coś takiego, tak? Tak, dokładnie. O. Jestem zainteresowany tym telewizorem, proszę powiedzieć tak, ile byłoby pan opuścić na miarę, jakby nie wiem, no. Werku, pan wystawił jakby... Pozdrowienia, macho, pan wystawił jakby, no nie wiem, cenę 330 zł z tego co widzę. Ile pan by był skłonny zejść z pieniędzy, za które pan wystawił ten telewizor, tak? Tylko tak szczerze, bo ja dzwonię teraz i też nie mam za dużo czasu, żeby rozmawiać. Teraz proszę śpiewać jak na spowiedzi, tak? Tak szczerze, bez wyłudzania 330 zł, ile pan by obniżył jakby tą cenę, z której pan wyszedł początkowo do góry. Znaczy w dół, no. No słucham, no. Odbiór własny czy jak? Odbiór własny, bo ja akurat do pana nie mam za daleko. Także 20 km mogę podjechać, mnie nie zbawi. Jakby nie musi pan się bawić żadne wysyłki, ja przyjeżdżam, odbieram. Ile pan by z tej ceny początkowej 330 zł w dół? Dardarro. No? 5 zł. No? Dobrze, no na 300 możemy wejść. Szczerze, poczekaj pan. Tak, bo zaraz się okaże, że pan za darmo go oddaje. Żeby nie było, że ktoś se pan pomyśli, że dzwoni jakiś idiota w piątek wieczorem, bo wiem, że jest późno, przepraszam. No ale też muszę, wie pan, wiedzieć. Pan początkowo chciał ile? No 300 zł widzę, no to ile pan by szedł tak jakby najwięcej, żeby go kupić o tako, że przyjeżdżam z dziewczyną, zabieramy go i o koniec, tak? Szczerze, no. Niżej niż 300 nie zejdę. Ile? Co? Na 300 zł mogę się zgodzić. Powiem panu tak, no 300 to była chyba cena początkowa, tak? No to chodzi mi bardziej, ile pan zejdzie z ceny w dół. Nie, więcej niż 300 nie zejdę. No ale jak pan nie zejdzie niżej... Ale jak pan nie zejdzie niżej niż 300, skoro pan 300 wystawił? Chodzi właśnie, czy pan by coś opuścił? Jest za 330, za 330 jest. A, za 330, przepraszam za te słowa. Powiem panu tak, trzy dyszki pan opuścił, tak? Tak jest. Też będę akurat szczery, nie wiem, czy żeby pan się też nie obrażał. Jak ja będę sobie na takim telewizorze włączył na przykład takie rzeczy, jak na przykład laptopa, bo ma wejście HDMI? Ma wejście. Jak ja tam sobie laptop połączę HDMI, włączę sobie na przykład film, a na przykład, nie wiem, z Jimem Carrey, maska albo coś, to będzie działać? Tak. Ma wejście HDMI. Bo on tam nie ma wbudowanych żadnych smartwatch i tak dalej, że sobie włączam YouTube'a i w ogóle? Nie, to tam jest starszy model. No ja rozumiem, o co chodzi, bo cena też nie jest taka zwygórowana, dlatego mnie to jakby, ja to chciałem, żeby wiedział, nie? Jedziemy dalej. Ma pan do tego pilota, jakby... Tak? Przebarwienie na telewizorze, jakby jakieś takie ukryte wady tego telewizora? Dagi, 15 zł. Dawaj, zadzwoń na ogłoszenie, no? Że ktoś chce sprzedać krowę lub inne jeszcze biło. Raz. No, jeszcze raz. Jak za starych dobrych czasów z Kowalem, co pan powiedział? No. Powiem panu tak, a jest szansa, że jak myśmy podjechali z dziewczyną pod ten telewizor, żeby go przetestować na miejscu, czyli na przykład my do pana przyjeżdżamy,
włączamy sobie tam jakiś na przykład DVB-T, dekoder czy cokolwiek, oglądamy sobie jeden odcinek W11, czy tam nawet policjantki, policjanci, zobaczymy, wszystko odbiera, płacimy panu 300 zł, no i spierdalamy, tak, żeby panu, żeby wie pan, pasuje panu tak, czy raczej nie? Możemy tak zrobić, oczywiście, możemy tak zrobić, możemy, ja panu włączę u siebie, że on działa, wszystko Nie ma problemu, tak? Dobrze, możemy tak zrobić. Na kiedy panu pasowało? Może być nawet jutro? Tak, jutro mi nie będzie. W niedzielę? W niedzielę będę. W niedzielę. Pasuje panu w niedzielę o 6? Rano? Rano. O 6 rano też jeszcze w pracy będę. A, dobra. A pasuje może panu o 12? Tak, o 12. No, w pół do 12. Dobrze. Czyli tak, ale wieczorem. Aha, to już nie, dzieci śpią. Aha. Powiem panu tak. W poniedziałek może pan będzie miał wolny czas? W poniedziałek mam, do południa mam wolny. Mhm. A proszę powiedzieć tak szczerze, ja będę troszkę ciszej mówił teraz. Tam normalnie jakby jakieś filmy pornograficzne to będą działać, normalnie z laptopa jak na kablu HDMI. No każdy rodzaj filmów, tak, tam otworzy. Ale nie, chodzi o to, że jak laptopa se podepnę i kablem tam wejdę se na RedTube'a czy coś i tam se włączę, no wiadomo, tam jakiś porno czy coś i to normalnie na tym telewizorze będzie działać? No myślę, że tak. filmy to wszystkie, tak. A tam nie ma tak, że coś jakieś wgrano, jakieś na przykład, że stop ten, że no te oprogramowanie, hamulce dzieciom, coś takiego? Tam... Nie, raczej nie. Aha. A, no dobra. Kurde, no nie wiem. No dobra, to ja może zróbmy tak, poczekaj chwilę. Tu gadam z panem w sprawie tego telewizora. Poczekaj pan chwilę. No z tego telewizora jak coś. Możemy podjechać, tylko że pan nie ma czasu jutro. No więc w poniedziałek, wtorek może. Wie pan co? Ja mogę dać żonę zaraz do telefonu, żeby... Bo żona tu też nie wierzy, że taka cena. Mogę zaraz dać żonę do telefonu? Oczywiście. Chodź na chwilę, Dorotka. Weź zostaw to i chodź. Z panem dogadamy się i kupimy najwyżej. No, chodź. No, chodź. No halo? Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham. No to ja słucham, bo pan do mnie dzwoni. Nie, to nie wiem, czy pani masz, czy kto tam dzwoni z swojego telewizora. Jeszcze raz proszę, bo ja nie rozumiem pana. Pan dzwoni w jakiej sprawie? To państwo dzwonicie do mnie, tak? Nie, proszę pana, ja do pana nie dzwonię, to pan do mnie dzwoni. Okej, ja się rozłączam. No, kurwa, no, Jezu, kurde, szkoda, że nie pogadali, no tak się starałem, widzowie. Halo? Stachu? Nie rozumiem. Stachu? A kto mówi? No, do mnie się zadzwonili. Aj... Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie, to pomyłka. To nie. A kto przy telefonie? A kto przy telefonie z tamtej strony? No do mnie pani zadzwoniła, to proszę się przedstawić. Kto do mnie dzwoni? To jest Jasia. A to jest Andrzej. Słuchaj, jest Stachu w domu? Tu nie ma żadnego Stacha, Andrzej jest. Kurwa, jego macie. Po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciąg po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Co on mu dał takie pozwolenie? A może premier mu dał? Ty powiedz temu skurwysynowi, gdzie on pojechał, kogoś lat jasny trafi, krew nagła zaleje. Dobrze, przekażę. Co to mówi? Kurde, coś tam lekko
trochę Stachu poddymił, ale jest słabo, bo to za młody chłop był. Jakby był stary dziad, to ja bym tu lepiej go podbindował, nie? Bo